Dzień dobry. Nazywam się Marcin Olechowski i chciałem przybliżyć Państwu taki szczególny obszar transakcji M&A, którymi zajmujemy się w kancelarii. Mianowicie chodzi o transakcje na rynku regulowanych instytucji finansowych. Banki, ubezpieczyciele, fundusze inwestycyjne czy instytucje płatnicze, tak jak inni przedsiębiorcy, zmieniają właścicieli, łączą się i dzielą. Różnica polega na tym, że mają w tym zakresie mniejszą swobodę i nie są w tym sami, dlatego że tego rodzaju transakcje wymagają aprobaty wyrażonej w tej czy innej postaci przez organ nadzoru finansowego. U nas Komisję Nadzoru Finansowego. Dlaczego tak się dzieje? Powód jest prosty. Są to instytucje, którym w taki czy inny sposób powierzamy nasze środki. A rolą organu nadzoru finansowego jest upewnienie się, że transakcja nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo tych środków. Co to oznacza dla transakcji? Ano, przede wszystkim więcej czasu. Ten czas jest potrzebny po to, żeby wybrać strukturę, która będzie akceptowalna dla nadzoru, po to, żeby nadzór do transakcji i do inwestora przekonać, no i po to, żeby sam nadzór miał czas na dokonanie odpowiednio dogłębnej oceny tej transakcji. Jaka jest nasza rola w tego rodzaju transakcjach? No ona jest dwojaka. Po pierwsze, w takim tradycyjnym wymiarze przynosimy ze sobą bardzo dobrą znajomość działalności tego rodzaju. Tak jak w każdej transakcji M&A, dzisiaj doradca powinien znać przede wszystkim sektor, w którym podmioty, które biorą udział w transakcji, działają. My sektor usług finansowych znamy bardzo dobrze, wiemy, gdzie szukać problemów, czy też gdzie te ryzyka, które mogą tam występować, się kryją, i pomagamy klientom przejść przez proces due diligence i przez ustrukturyzowanie transakcji w sposób, który to wszystko uwzględnia. Drugi aspekt naszej pomocy dla klientów w tym obszarze jest związany już ściśle z kwestiami regulacyjnymi. Wiemy, jakie są oczekiwania nadzoru finansowego, wiemy, co jest dla niego akceptowalne albo co nie jest akceptowalne, i potrafimy klientów w tym zakresie wesprzeć, pokazać im, co mogą zrobić, czego nie mogą zrobić. Pomagamy im transakcje przedstawić nadzorowi w sposób, który zwraca uwagę na te elementy, które dla nadzoru są istotne. I wreszcie tam, gdzie jest pole do jakiejś dyskusji, pomagamy im w tym dialogu regulacyjnym, pomagamy wynegocjować z nadzorem warunki, które z jednej strony nadzór zadowolą, a jednocześnie klientom pozwolą doprowadzić swoją transakcję do końca, no, nie zaburzając jej założeń ekonomicznych. To ostatnie to jest, można powiedzieć, taka już wyższa szkoła jazdy. Na szczęście to jest coś, co my robimy od blisko 30 lat. Pierwsze takie transakcje zaczęliśmy robić już w połowie lat 90. i od tego czasu uczestniczyliśmy w zasadzie w większości istotnych konsolidacji na rynku regulowanym. To jest o tyle ważne, że dzisiaj ten zakres nadzoru finansowego poszerza się. Coraz to nowe kategorie podmiotów podlegają pod kontrolę KNF-u. Ta kontrola też się robi coraz surowsza. I warto jest, zamierzając właśnie taką transakcję, mieć doświadczonego przewodnika po meandrach transakcji regulowanych, chociażby dlatego, że każda transakcja wymaga dużo wysiłku od stron, które są w nią zaangażowane, i nikt nie chce po kilkunastu miesiącach ciężkiej pracy zobaczyć, że jego wysiłki i jego nadzieje poszły na marne, i jeszcze dowiedzieć się tego z pewnym zaskoczeniem ze stron internetowych organu nadzoru finansowego. My pomagamy takich sytuacji uniknąć i wspieramy klientów w osiągnięciu celów właśnie tych transakcyjnych.